Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj rozpoczynamy nowy sezon, sezon 9. Tutaj na samym początku oczywiście odbieram nagrody za sezon 8, czyli banery, które moim zdaniem wyglądają całkiem spoko. No i standardowo jakieś egzotyczne rzeczy to są za niewykorzystane punkty turniejowe. W sumie zapomniałem je wykorzystać, no i widzimy jak wygląda menu na samym początku. Ogólnie motywem tego sezonu jest lód i ogień, chyba jakoś tak to szło. No i oczywiście standardowo zaraz sobie wszystko ogarniemy. Zacznijmy może od nagród sezonowych. No i dobra, tutaj jak widzicie możemy zobaczyć takie, nie wiem czy to są lekko animowane, czy tak po prostu podczas zakładania się mienią, ale widzę, że są takie lekko animowane banery. Moim zdaniem wyglądają one spoko, ja sobie już tutaj wybiorę może za SSL-a, ale tak naprawdę każdy baner w tym takim stylu, jak to nazwać, w takim ulicznym stylu moim zdaniem wygląda dobrze. Na pewno jest to coś, co można w końcu poużywać po paru sezonach takiej posuchy, że naprawdę chyba nic nie używałem. No i okej, przegląd nagród sezonowych był szybki, dlatego przejdźmy może do karnetu. Ale zanim zakupimy karnet, to oczywiście przypominam o wpisaniu najlepszego kodu. Dlatego wesprzyjcie tutaj jakiegoś twórcę, ja polecam kod EDEK. No i okej, standardowo czas na Rocket Pass. Ja sobie od razu tutaj zakupuję ten tańszy za 1000 kredytów. Tego za 2000 kredytów nie polecam totalnie. No i już na pierwszym poziomie mamy tutaj do odblokowania samochód, który w sumie wygląda trochę lepiej niż się spodziewałem. Z tyłu wygląda całkiem sympatycznie, nawet trochę podobnie do Dingo, tylko takie jakby niższe. Na pewno będzie odcinek z testu tego auta na dniach, także jeżeli ktoś jest ciekawy tego samochodu, no to niech trochę powyczekuje. Ale na pewno muszę powiedzieć tutaj od razu, że tył tego samochodu mi się podoba i ma fajne rury wydechowe. Lecąc dalej, tutaj od razu malowanie do tego samochodu. Ogólnie uważam, że te takie podstawowe malowanie do samochodu powinny być w pakiecie z samochodem, a nie tak, że odblokowujemy je za któryś level. Prawie bym pominął całkiem fajny baner. Moim zdaniem wygląda on bardzo dobrze, taki smok. Jeszcze pewnie można go malować, to będzie w ogóle super. Za to te koła są tragiczne, to malowanie też jest tragiczne. Chrupiący indyk na dachu, nie wiem czy ktoś kiedykolwiek to będzie używał. No może te rzeczy co są słabe będę jakoś szybciej skipował i po prostu nawet nie zużywał słów na nie. Taka oto ognista czaszka na dach moim zdaniem wygląda nawet spoko, ale wiadomo, że nie będę używał. No i tutaj bardziej wypasiony smok. Tak jeszcze lecąc przez te levele może szybko wspomnę, że oczywiście karnet bodajże na 110 poziomie wam się zwraca. Jeżeli zakupicie go za 1000 kredytów, to na 110 poziomie to 1000 kredytów wam się zwraca. Po 100 kredytów chyba co 12 poziom. A nie, to na 120 poziomie, nie na 110 w takim wypadku wychodzi. Ślad pod opą, taki zwykły. Antenka, no to tutaj termometr, jeżeli ktoś ma gorączkę, to sobie może zmierzyć. Tutaj jakiś topór. Koła znowu nie za fajne, obramówka, a jakoś mi się nie podoba. To malowanie na auto zmrożenie, nie wiem, może przy innej konfiguracji może w sumie być ciekawe? Chociaż jak tak patrzę na pierwszy rzut oka, to jest mega dziwne. Te koła wyglądają tragicznie, znowu malowanie na to auto. Boost, co brzmi tak głośno, że nic chyba nie słychać jak wtedy mówię. To prawdę mówiąc nie wiem co to jest, ale wygląda całkiem śmiesznie. Ale i tak mi się bardziej te banery ze smakiem podobają. Lodowa czaszka na dach. No nie, na razie te koła w tym sezonie mi się nie podobają. Ale tutaj mamy już jakiś wybuch. Co to jest? No taki, no nawet jak za 35 poziom to jest to coś ciekawego. Ale wiadomo, nic super. Tutaj malowanie, jeżeli ktoś gra breakoutem, to można skipnąć. Kolejne koła do skipnięcia. Rozmrożony tutaj decal. Nawet nie wygląda tak źle, przynajmniej w czerwonej drużynie. Spalony bułat znowu jako antena. Kolejne koła, co wyglądają turbo słabo moim zdaniem. Duży pomidor na dach. Nie wiem, to część przedmiotów jest tak bardzo na siłę moim zdaniem dodawana, taka, że nikt tego nie będzie używał, ale a propos przedmiotów, co ktoś może użyć, to to wygląda nawet spoko. Kolejne koła, które wyglądają jak nie wiem co. No nie mogę, naprawdę, kółka w tym sezonie. Ciekaw jestem, czy chociaż jedne będą, co mi się spodobają. Te nie. Ta obramówka do awataru jest przynajmniej trochę ciekawsza, ale dalej nie jest jakaś super. To coś też mi jakoś nie podoba, nie no, koła. Ja chcę tylko jedne koła, co mi się spodobają. O, i tu fajne malowanie do Emperora. No ale dalej twierdzę, że te malowania powinny być tak jakby od razu dostępne. Pomarszczony płomień, lepiej nie będę komentował, tego też nie. Pudełko zapałek to... A, dobra, ja tego myślałem, że tego nie widzę już totalnie, ale to jest po prostu jako lakier auta. No nie, nie wygląda to zbyt ciekawie. No, w czerwonej drużynie też nie. Jeszcze gorszy koła od poprzednich. Malowanie... O!
Ej, fajne malowanie do Octane'a, w końcu coś ciekawego. Ej, to naprawdę wygląda całkiem spoko, jakieś takie ogniste. To jest chyba przerobienie, nie pamiętam jak się nazywa oryginalne, czy ombre, czy coś takiego, nie ombre. No ale ogólnie spoko to wygląda, w końcu jakieś malowanie, co wygląda naprawdę sympatycznie. Lunation, no to naprawdę, nie wiem co o tym sądzić, może to skipnę. Koła kolejne, co są tragiczne, może jeszcze jest szansa, że w nagrodach turniejowych będą ciekawe koła, bo tutaj już widzę, że przeleciałem wszystko. No i tutaj druga wersja tego samochodziku, też mi się podoba. No nie, no ogólnie spoko moim zdaniem wygląda ten samochód, chętnie go przetestuję. No i tu wiadomo, już malowane przedmioty. No ale co by nie gadać, to dużo gorszy karnet od poprzedniego, tam na pewno sama Honda już zrobiła większą robotę. A w tym sezonie nie wiem, o ile ten samochód będzie grywalny, ale wygląda jeszcze całkiem spoko. Poza nim jeszcze jest tak naprawdę ciekawe to malowanie do Octane'a i dwa banery, a tak poza tym to naprawdę, że zero kółek i tak dalej mi się nie podoba, więc chyba trochę słabo. Ale zobaczmy nagrody turniejowe. To malowanie mi przypomina jakieś malowanie, które już było wcześniej dostępne w grze. Nie wiem, czemu nie mogę zmienić koloru samochodu, ale ogólnie to wygląda w miarę spoko. Lepiej na pewno niż te malowania, co były w karnecie. Wybuch ognisty czask też wygląda ciekawiej niż ten, co był w karnecie. Takie malowanie do samochodu, no nie za fajne. Koła naprawdę, w tym sezonie są najgorsze koła, jakie były do tej pory moim zdaniem. No, żadne mi się nie podobają, ani jedne. Boost, jakby może miał inny dźwięk, to byłby nawet spoko. Takie coś spod kółek. No to jest jeszcze w miarę git, to fajnie całkiem wygląda. Malowanie do Octane'a też w sumie nie brzydkie, takie podstawowe, to mi się nawet podoba. Ale te koła, no naprawdę, ja lubię kółka w rokecie, a tutaj naprawdę w tym sezonie, no masakra pod tym względem. Dwa banery, moim zdaniem gorsze od tych smoków. Jest dużo kółek, ale kolejne są takie niegrywalne dla mnie, czy tam po prostu nie do używania. No i nie wiem, taki aligator na dachu w sumie trochę zabawnie wygląda. Ale na pewno w tym sezonie, jeżeli chodzi o koła, to no nie, no naprawdę jest słabo. A to jest coś, na co zawsze na pewno zwracam uwagę. No i dobra, jest ta mapa Forbidden Temple Ogień i Lód. Zobaczymy, jak ona wygląda. Na pewno jest tutaj taki potężny gradient, kolory są potężne. Co tutaj powiedzieć? O kurde, te smoki w tle się ruszają. Na pewno tło na tej mapie, co on się przestał ruszyć, to chyba się tylko na kickoffie ruszają. Chyba, że jak zmienię ustawienia graficzne? Nie, rusza się dalej. A zobaczę na większych ustawieniach graficznych. Dobra, dałem ustawienie na maksa i teraz to wygląda już w ogóle zjawiskowo. Ej, naprawdę fajnie wygląda teraz ta mapa. Jest bardzo ładna. Ona już wcześniej właściwie była ładna, ale teraz to już jest w ogóle. Ej, czy te takie plamy na ziemi tutaj były cały czas, czy dopiero jak zwiększym ustawienia graficzne? Nie no, ogólnie ta arena wygląda naprawdę super. Tutaj jest jakaś wyrwa z Fortnite'a bodajże. Nie no, naprawdę jeżeli chodzi o wygląd tej mapy jest super. Nie wiem jaka będzie do grania. Na pewno nie jest tak zła do grania jak te kilka map, co były od początku free to play'a. Ale nie jest też jakaś super pewnie do pykania. Nie no, wygląda naprawdę super. Tutaj... Nie wiem, czy to nie jest najładniejsza mapa, tak moim zdaniem teraz. Przynajmniej takie pierwsze wrażenie sprawia, że jest naprawdę mega dopracowana. I zobaczę, czy te wyrwy tutaj są też na niższych ustawieniach graficznych. Nie, jak widzimy, na niższych ustawieniach graficznych nie ma tych takich dziur na boisku, więc jeżeli kogoś one denerwują, to może to sobie łatwo zmienić. No i dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że wszystko pokazałem, a przynajmniej wszystko, co chcieliście zobaczyć. Tak tutaj szybko podsumowując, jak się ten sezon zapowiada, no to mapa mi się tutaj bardzo podoba. Wygląda naprawdę ciekawie. Jeszcze ją ocenię oczywiście po zagraniu paru rankedów. Zobaczę, jak tutaj tak jakby percepcja wygląda na mapie, czy na przykład piłka czasami nie zanika. No ale na pewno się wyróżnia, widać, że przy niej tutaj włożyli jakąś pracę. Jeszcze nie zwróciłem wcześniej uwagi, że za mapą też jest taka fajna tutaj forma lawy i lodu. Natomiast jeżeli chodzi o karnet oraz nagrody za turnieje, no to tutaj nie ukrywając, nie podobają mi się te rzeczy w większości. Moim zdaniem ostatni sezon, czy tam dwa sezony były pod tym względem lepsze. No ale pewnie, nie wiem, części z was może się podobają te przedmioty. Poza tym zawsze ktoś może po prostu nie kupić karnetu, jeżeli mu się tam rzeczy nie podobają, czy po prostu nie gra na tyle dużo, żeby wbić ten 120 level. No i co, myślę, że nie ma już co przedłużać. Na dniach na pewno pojawi się test tego nowego samochodu, dlatego zapraszam do zostawienia suba. Oczywiście możecie zostawić też lajka oraz komentarz, a ja już nie będę przedłużał. Miłego dnia i elo elo.